Dariusz Rogut złożył dymisję z funkcji dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Rezygnacja została przyjęta przez prezydent miasta Bełchatowa. Jak podkreślał w rozmowie telefonicznej dyrektor Muzeum, wyczerpała się pewna formuła współpracy, stąd decyzja o rezygnacji ze stanowiska. Rogut funkcji dyrektora Muzeum Regionalnego pełnił od kwietnia 2015 roku. Do końca lipca będzie jeszcze zajmował się sprawami muzeum. Rogut z wykształcenia jest historykiem, autorem wielu książek związanych z historią regionu bełchatowskiego. Jest wykładowcą Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Z ramienia PiS jest wiceprzewodniczącym Bełchatowskiej Rady Powiatu.